to jest świat krótkookresowych optymalizacji. No i pod tym względem te technologie, które mamy, są świetne. Do krótkookresowej optymalizacji i optymalizacji przede wszystkim. No ale do rozwiązań tych problemów, o których mówię, bardzo wiele innych problemów jest także, potrzebne są kreatywne rozwiązania. I pytanie jest, na ile ta sztuczna inteligencja, którą, jak mówię, to jest nadużycie, jest w stanie wygenerować kreatywne rozwiązania, a nie optymalizacyjne.